Reprezentacja Polski dwa razy sięgnęła po srebrny medal piłkarskich mistrzostw świata. O ile szeroko gloryfikujemy bohaterów z 1974 roku, o tyle piłkarzy Antoniego Piechniczka stawiamy nieco w cieniu. Bardzo niesłusznie. Napięta sytuacja w Polsce, stan wojenny, protesty, represje i łapanki niemal do samego końca stawiała pod znakiem zapytania udział biało-czerwonych w hiszpańskim mundialu. Zapraszam do posłuchania podcastu o kulisach Światowego Czempionatu z 1982 roku i o tym, w jaki sposób nasi zawodnicy pokonywali kolejne przeszkody na swojej drodze i jaką nadzieję wlewali w serca milionów Polaków. Hiszpania od dawna ubiegała się o zorganizowanie największej imprezy piłkarskiej na świecie. W końcu w 1966 roku FIFA ogłosiła, że za 16 lat mundial zostanie rozegrany na Półwyspie Iberyjskim. Wydaje się, że największym zmartwieniem Międzynarodowej Federacji była liczba uczestników turnieju. Już od dawna pojawiały się głosy, by powiększyć finałowy skład. Przeciwnicy tego pomysłu argumentowali, że nie można tak zrobić, bo przez 50 lat system z 16 drużynami znakomicie zdawał egzamin i jest już swego rodzaju tradycją. Zwolennicy przekonywali natomiast, że wraz ze wzrostem liczby zespołów wzrosną przychody z biletów oraz praw telewizyjnych, a piłka nożna będzie popularyzowana w nowych obszarach świata. Poza tym w trakcie kampanii przed wyborami prezydenta FIFA João Avelange złożył krajom słabiej rozwiniętym piłkarską obietnicę, że będzie naciskał na zwiększenie mundialowej stawki, czym solidnie zapracował na ich głosy. Ostateczna decyzja zapadła dopiero w maju 1979 roku na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego FIFA w Zurychu. Postanowiono wówczas, że w 12 edycji Mistrzostw Świata wezmą udział 24 zespoły. Zmiany wprowadzono także w eliminacjach. W końcu piłkarskie władze poszły po rozum do głowy i w przypadku równej liczby punktów drużyny nie musiały rozgrywać dodatkowego meczu barażowego, tylko liczył się bilans bramek. Do walki o 22 miejsca, bo dwa standardowo zarezerwowano dla gospodarza oraz aktualnego mistrza, wystartowało 105 drużyn narodowych. Wśród nich Polska. W tym momencie warto poświęcić dłuższą chwilę, by zobrazować, w jakich okolicznościach przyszło naszym piłkarzom mierzyć się w eliminacjach do hiszpańskiego turnieju. Przez długie lata polskie społeczeństwo wyrażało swój sprzeciw kierowany w panujący komunizm. W 1980 roku bardzo pogorszyła się kondycja gospodarcza naszego kraju, w związku z czym nasiliły się strajki robotnicze. We wrześniu protestujący w wielu miastach zostali zrzeszeni pod jednym sztandarem, świeżo powstałym niezależnym samorządowym związkiem zawodowym Solidarność. Dwa miesiące później doszło do wydarzeń, które zmieniły losy polskiej piłki. W przededniu wylotu do Rzymu, na tydzień przygotowawczy przed pierwszym meczem eliminacyjnym z Maltą, zawodnicy dostali wolne od trenera Ryszarda Kuleszy. Niektórzy wykorzystali tę okazję w celu rozluźnienia się przy piwie lub wódce. Następnego dnia zespół dotarł na Okęcie, skąd miał wylecieć do Włoch. Obecni na miejscu dziennikarze zauważyli, że reprezentacyjny bramkarz Józef Młynarczyk jest wczorajszy. Szybko wywęszyli skandal i uruchomili swoje kamery. Następnie selekcjoner Ryszard Kulesza, będąc pod presją mediów, włodarzy PZPN i przedstawicieli rządu, zadecydował, że Młynarczyk nie może polecieć z zespołem. W jego obronie szybko stanęli Władysław Żmuda, Stanisław Terlecki i Zbigniew Boniek, grożąc, że bez swojego golkipera nie wsiądą do samolotu. Weź pan ten mikrofon, dobra? Weź pan ten mikrofon. Ich akcja okazała się na tyle skuteczna, że już kilka godzin później kadra w komplecie wylądowała w Rzymie. Na miejscu reprezentacja udała się na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II. Boniek poprosił o modlitwę w intencji sukcesu w eliminacjach i na samym mundialu, na co papież odpowiedział: Synku, Pan Bóg z piłką nie ma nic wspólnego.
W naszym kraju tymczasem nie cichły echa afery na Okęciu. Cała czwórka zamieszanych w nią piłkarzy została zmuszona do powrotu do Polski. Biało-czerwoni bez Bońka, Młynarczyka, Terleckiego i Żmudy pokonali Maltę 2-0. Na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia rozpoczęła się w Warszawie swoista rozprawa sądowa w temacie wydarzeń ze stołecznego lotniska. Otwieram posiedzenie Wydziału Dyscypliny Polskiego Związku Piłki Nożnej. Sprawa nabrała wymiaru politycznego. Oskarżeni piłkarze wyglądają na kadrach z posiedzenia tak, jakby byli skazywani za ciężkie przestępstwo. A chodziło przecież o wypicie kilku kieliszków za dużo. PZPN zadecydował, że w konsekwencji wydarzeń z Okęcia nakłada na Bońka i Terleckiego karę roku, na Żmudę i Młynarczyka 8, a na Smolarka 2 miesięcy bezwzględnej dyskwalifikacji. Dodatkowo Młynarczyk dostał 2-letni zakaz gry w reprezentacji. Oprócz tego z kadrą pożegnał się Ryszard Kulesza. Jego następcą został Antoni Piechniczek. Kadra pod jego wodzą pewnie przeszła eliminację. Los, oprócz Malty, przydzielił nam do grupy reprezentację NRD. Na Stadionie Śląskim 2 punkty naszym piłkarzom zapewnił gol Buncola, dzięki czemu na rewanż do Lipska wybrali się po przypieczętowanie awansu. Piechniczek zabrał ze sobą nie tylko piłkarzy, ale także własnych kucharzy, jedzenie i picie. Wszystko w obawie przed ewentualnymi zagrywkami Niemców ze wschodu. Przypuszczano, że polscy zawodnicy mogą zostać przez nich podtruci, co wpłynie na ich boiskową dyspozycję. 2 trafienia Smolarka i 1 Szarmacha zapewniło Polsce zwycięstwo 3-2 i 3. z rzędu awans na piłkarskie Mistrzostwa Świata. Swoje panowanie w grupie biało-czerwoni udowodnili w ostatnim starciu kwalifikacji, gromiąc we Wrocławiu Maltę 6-0. Ponadto Piechniczek bardzo przyczynił się do przywrócenia do zespołu Bońka, Młynarczyka i Żmudy. Terlecki nie wykazał skruchy za swoje zachowanie z Okęcia, zatem PZPN nie anulował jego kary. Z orzełkiem na piersi nie wystąpił już nigdy. Polacy żyli awansem i z wielkimi nadziejami patrzyli na czerwiec 1982 roku. Wcześniej socjalistyczne władze zadały im kolejny potężny cios, który nie mógł nie odbić się także na reprezentacji. 13 grudnia 1981 roku generał Wojciech Jaruzelski wprowadził w kraju stan wojenny, rozpoczynając tym samym regularną walkę władzy ze społeczeństwem. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Historia oceni nasze działania. W momencie rozpoczęły się masowe zatrzymania zagorzałych przeciwników ustroju, cenzura kontrolowała radio, prasę i telewizję, ukrócono możliwość korzystania z telefonów i wprowadzono godzinę milicyjną. Przykładów ograniczeń praw i wolności było oczywiście znacznie więcej. Udział piłkarzy Antoniego Piechniczka na hiszpańskim turnieju stanął pod dużym znakiem zapytania. Uczciwość wymaga, aby postawić pytanie. Czy musiało do tego dojść? Wszyscy zawodnicy z tamtych czasów zgodnie wspominają, że selekcjoner prowadził ich twardą ręką, stawiając mocny nacisk na przygotowanie fizyczne, motoryczne i kondycyjne. Żadna drużyna narodowa nie chciała grać meczów kontrolnych z przeciwnikiem, którego kraj jest w stanie wojny. W związku z tym Polacy mierzyli się z zespołami ligowymi. Na zgrupowaniu w Hiszpanii pokonali m.in. Athletic Bilbao 4-1 i Celta Vigo 5-1. Trener Piechniczek mówił o sparingach w filmie Mundial gra o wszystko. Waliliśmy ich jak w kaczy kuper i nabieraliśmy pewności siebie. Piłkarze nie komentowali publicznie sytuacji w państwie. Doskonale zdawali sobie sprawę, że wszystko może zostać wykorzystane przeciwko nim. W każdej chwili komunistyczne władze mogły podjąć decyzję o wycofaniu drużyny z Mistrzostw Świata. Dla Polaków ich milczenie było jednak jasnym znakiem, że stoją po stronie społeczeństwa.
Na ostatnie zgrupowanie przed turniejem biało-czerwoni udali się do niemieckiego Murchard, siedziby naszej ekipy na czempionacie z 1974 roku. Podczas hiszpańskiej eskapady stacjonowali w Santa Cruz. Kiedy trener i piłkarze zobaczyli boisko treningowe, opadły im ręce. Bardziej przypominało pobojowisko niż teren, na którym mieli przygotowywać się do najważniejszych meczów w ich życiu. Nie było innej możliwości niż znalezienie obiektów zastępczych. Te zostały odnalezione w Kurel i Villa Boy. Naszej kadrze towarzyszyło kilkunastu współpracowników służb bezpieczeństwa, monitorujących każde zachowanie piłkarzy. Mundial 1982 rozegrano w dniach od 13 czerwca do 11 lipca. Wśród finalistów obok Hiszpanii, Argentyny i Polski znaleźli się Anglia, Austria, Belgia, Czechosłowacja, Francja, Irlandia Północna, Jugosławia, RFN, Szkocja, Węgry, Włochy, ZSRR, Brazylia, Chile, Peru, Algieria, Kamerun, Honduras, Salwador, Kuwejt i Nowa Zelandia. Jak widać, doszło nieco egzotyki. Jednocześnie zabrakło stałych gości, jak na przykład Meksyku, Szwecji, Urugwaju i przede wszystkim Holandii. 24-zespołową gromadkę gościło aż 17 stadionów w 14 miastach. Alicante, Barcelonie na Camp Nou i Estadio de Sarria, Bilbao, Elche, Gijón, La Coruña, Madrycie na Santiago Bernabeu i Vicente Calderón, Maladze, Oviedo, Saragosie, Sevilla na Benito Villamarín i Sánchez Pizjuán, Valladolid, Vigo oraz Walencji. W związku ze zwiększeniem liczby uczestników konieczne było przemeblowanie rozgrywek. W pierwszej fazie dokonano podziału na 6 czterozespołowych grup, z których awans wywalczyły po dwie najlepsze drużyny. Te następnie były dzielone na 4 grupy 3 zespołowe, a ich zwycięzcy spotykali się w półfinałach. Pierwsza runda prezentowała się następująco. Grupa pierwsza. Kamerun, Peru, Polska, Włochy. Grupa druga. Algieria, Austria, Chile, RFN. Grupa trzecia. Argentyna, Belgia, Salwador, Węgry. Grupa czwarta. Anglia, Czechosłowacja, Francja, Kuwejt. Grupa piąta. Hiszpania, Honduras, Irlandia Północna, Jugosławia. I grupa szósta. Brazylia, Nowa Zelandia, Szkocja, ZSRR. Polacy rozpoczęli od dwóch bezbramkowych remisów. O ile oczko ze starcia z Włochami potraktowano jako zdobycz, o tyle podział punktów z Kamerunem uznano za wielką porażkę. W Polsce zaczęto wątpić w drużynę narodową. Najbardziej dostało się Bońkowi. Zawodnik Widzewa był już dogadany z Juventusem i zarzucano mu, że skoro ma na horyzoncie możliwość dobrego zarobku na Półwyspie Apenińskim, nie zależy mu na dobrych występach w kadrze. Trener Piechniczek słyszał od dziennikarzy głosy: Antek, jeśli masz jaja, usadź Bońka na ławce. Przypuszczano, że mecz z Peru będzie naszym ostatnim meczem w Hiszpanii. O braku wiary nawet w najbliższym otoczeniu kadry bardzo dobrze świadczą słowa Pawła Janasa, który w rozmowie z Pawłem Czado, przeprowadzonej na potrzeby znakomitej książki Piechniczek, tego nie wie nikt, wspominał: Przed meczem z Peru wszyscy działacze byli już spakowani. Nakupili nawet egzotycznych owoców na prezenty do Polski. Potem musieli się rozpakowywać, a my te owoce jedliśmy. Jedli, bo w meczu z Peru, zwłaszcza w drugiej połowie, zaprezentowali popis swoich umiejętności. Od 55 do 76 minuty zaaplikowali rywalom 5 bramek. Swoje trafienie zaliczył również Boniek, dzięki czemu mógł podbiec pod trybunę prasową, unieść w górę zaciśniętą pięść i wykrzyczeć: A teraz pocałujcie mnie w dupę! Obecny prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej miał również udział przy bramkach Laty i Buncola. Gole zdobyli także Smolarek i Ciołek. Pewne zwycięstwo 5-1 zapewniło naszym zawodnikom pierwsze miejsce w tabeli i awans do drugiej rundy rozgrywek. Można powiedzieć, że w pozostałych grupach faworyci nie zawiedli.
W jednej z nich doszło do zdarzenia, które na zawsze zmieniło przepisy rozgrywania ostatniej kolejki fazy grupowej na wielkich piłkarskich turniejach. Stało się to za sprawą piłkarzy RFN i Austrii. Ich bezpośrednie starcie zamykało rozgrywki grupy drugiej. Dzień wcześniej Algieria pokonała Chile 3-2 i oczekiwała na wynik dwóch europejskich drużyn. Wiadome było, że jeśli Niemcy wygrają, zrównają się punktami z Austrią i Algierią, a wówczas o awansie będzie decydować bilans bramkowy. Najlepszym wynikiem dla dwóch krajów niemieckojęzycznych było jednobramkowe zwycięstwo zachodnich Niemiec. Dawał on bowiem jednym i drugim promocję do następnej fazy. Już w 10 minucie na tablicy świetlnej widniał wynik 1-0 i najprościej rzecz ujmując, w tym momencie mecz się zakończył. Reszta nie miała nic wspólnego z futbolem. Ekipy nie miały zamiaru zrobić sobie żadnej krzywdy. Zgromadzeni na trybunach kibice nie kryli zażenowania. Niemiecki komentator Eberhard Staniek nazwał rzeczy po imieniu. To, co tu się dzieje, to hańba, która nie ma nic wspólnego z piłką nożną. Możecie mówić co chcecie, ale nic nie usprawiedliwia takiego zachowania. Jego vis-a-vis Austrii, Robert Ziger, od 60 minuty aż do końca spektaklu, siedział w absolutnej ciszy, nie wypowiadając ani jednego słowa. FIFA zajęła się tym meczem, goszczącym w nomenklaturze mundiali jako hańba w Gijón, i postanowiła, że od tej pory spotkania ostatniej kolejki fazy grupowej będą rozgrywane równolegle. Z pierwszej rundy mundialu warto odnotować dwie ciekawostki. Pierwsza dotyczy spotkania Węgrów z Salwadorem. Nasi bratankowie jako jedyni w dziejach Mistrzostw Świata zdołali w jednym spotkaniu wykręcić dwucyfrowy wynik, wygrywając 10-1. Dla Madziarzy zapisanie się na kartach futbolu okazało się jedynie nagrodą pocieszenia, bowiem nie zdołali wywalczyć awansu do kolejnej fazy rozgrywek. Drugie niecodzienne zdarzenie miało miejsce w starciu Francji z Kuwejtem. W 78 minucie Francuzi strzelili gola na 4-1. Zdaniem ławki rezerwowych Kuwejtu gol nie powinien być uznany, więc wybiegli na boisko z pretensjami do arbitra. Wraz z nimi do rozjemcy udał się prezes Piłkarskiej Federacji Kuwejtu, szejk Fahad Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah. Po niemal 10-minutowej przerwie ukraiński arbiter Mirosław Stupar anulował bramkę, zapewniając sobie jednocześnie wilczy bilet na sędziowanie na najwyższym poziomie. FIFA uznała jego ugięcie się jako element słabości, jaki nie powinien przydarzyć się sędziemu na meczu takiej rangi. Druga runda hiszpańskiego turnieju prezentowała się następująco. Grupa A. Belgia, Polska, ZSRR. Grupa B. Anglia, Hiszpania, RFN. Grupa C. Argentyna, Brazylia, Włochy. Grupa D. Austria, Francja, Irlandia Północna. Tę fazę rozgrywek zainaugurowaliśmy meczem z Belgią. Na kilkanaście godzin przed starciem Zbigniew Boniek gorączkował. Na murawę Camp Nou wyszedł po zażyciu aspiryny. Nie przeszkodziło mu to w pokazaniu światu, że nie bez przyczyny będzie w przyszłości nazywany we Włoszech określeniem Bello di Notte, czyli pięknością nocy. Wśród blasku Jupiterów to jego gwiazda zabłysnęła najjaśniej, czego efektem był hat-trick zapewniający naszej ekipie zwycięstwo 3-0. Bardzo się tego rodzaju rzeczy podobają publiczności. Polarek, lato, kółeczko i proszę Państwa, trzecia bramka wisi w powietrzu. Jest! Trzy bramki! Polska, Belgia 3-0! Antoni Piechniczek, trener zespołu polskiego i rozpromieniony Zbigniew Boniek. Proszę zwrócić uwagę, warta ta akcja zobaczenia. Zakręcił lato nadzwyczajnie obrońców. Liczyli, że jest spalony. Jeszcze za nogi chciał chwycić Bońka Kuster. Boniek uciekł mu w prawo, a potem do pustej bramki. I proszę Państwa, trochę później... W drugim grupowym spotkaniu Belgia uległa ZSRR 0-1, przez co stało się jasne, że zwycięzca bezpośredniego spotkania Polska ZSRR zostanie półfinalistą mundialu. Biało-czerwoni byli w lepszej sytuacji, bo im awans dawał nawet remis. Stąd główny cel Piechniczka przekazany zawodnikom.
przede wszystkim nie stracić gola. Nie trzeba chyba podkreślać, jak wielki wymiar polityczny miał ten mecz. W trakcie całego turnieju cenzura dbała o to, by przekaz telewizyjny nadawany do naszego kraju miał opóźnienie, tak aby polskie społeczeństwo nie widziało transparentów Solidarności, widocznych na każdym spotkaniu. W boju o półfinał opóźnienie było największe, bo aż kilkuminutowe. Na trybunach katalońskiego giganta pojawiło się kilka tysięcy kartek z napisem Solidarność i dwie duże flagi widoczne w przekazach telewizyjnych na całym świecie. No oczywiście na całym świecie oprócz Polski. Kiedy tylko hiszpański realizator pokazywał ujęcia z widocznymi emblematami związku, w naszym kraju pokazywane były ujęcia z innych meczów. Komiczne były kadry z widokiem kibiców brazylijskich czy włoskich, rzekomo obecnych na starciu Polski z ZSRR. Piłkarze tymczasem stanęli na wysokości zadania, remisując bezbramkowo z Wielkim Bratem i zapewniając sobie medale Mistrzostw Świata. Jeszcze akcja Smolarka. Koniec! Polska medalistą! Espanii 82! Nie chciałem tego wypowiadać, ani razu nie powiedziałem, proszę Państwa, że ten remis jest dla nas zwycięstwem. Nie chciałem zapeszyć, a teraz mogę powiedzieć, że proszę Państwa, znów jesteśmy na ustach całego piłkarskiego świata. Zwycięski remis miał swoje ofiary. Boniek został ukarany swoją drugą żółtą kartką w turnieju, przez co wiadome było, że nie wystąpi w półfinale. Tak naprawdę do dzisiaj nie wiadomo, dlaczego sędzia Bob Valentine wyciągnął z kieszeni kartonik. W pamięci polskich kibiców pozostały tańce przy chorągiewce autorstwa Włodzimierza Smolarka. Nasz zawodnik pod koniec starcia zbiegł do narożnika boiska i umiejętnie zastawiał piłkę, kradnąc tym samym bardzo cenne sekundy. Zwycięzcami pozostałych grup zostały ekipy RFN, Francji i Włoch. Nam o wielki finał przyszło mierzyć się z Italią. Przed meczem ciężko było wskazać faworyta. Polacy bardzo narzekali na panujące upały, a przez to, że w swoim hotelu nie mieli klimatyzacji, chłodzili się, spędzając cały dzień w basenie i wannach. Przedmeczowa noc dla większości była niemal nieprzespana. W walce ze skwarem zawodnicy moczyli prześcieradła w wodzie i zawijali się w nie, tworząc swego rodzaju kokon. Niestety, były to jedynie doraźne środki. Co kilkadziesiąt minut musieli się budzić i powtarzać cały proces. Największą boiskową niewiadomą było to, kto zastąpi Bońka. Naturalnym wyborem wydawał się Andrzej Szarmach, jednak nie było tajemnicą, że na linii napastnik-trener zdecydowanie brakuje chemii. W swojej biografii Diabeł nie anioł, Szarmach wspominał słowa selekcjonera wypowiedziane tuż po przyjeździe do Hiszpanii. Andrzej, chcę, żebyś wiedział, że przyjechałeś tu na mistrzostwa za zasługi dla polskiej piłki. Ale u mnie grać nie będziesz. Piechniczek dotrzymał słowa i na półfinał wysłał Diabła nie na boisko, a na trybuny. Po latach wszyscy podkreślają, że był to wielki błąd. To samo przyznał nawet sam selekcjoner. Szarmach miał patent na Włochów, przeciwko tej drużynie zdobył już w przeszłości 2 gole. Abstrahując od historii, był najzwyczajniej w świecie znakomitym napastnikiem. Selekcjoner do gry o wielki finał desygnował Włodzimierza Ciołka, a Grzegorza Latę wystawił na 9. Nie przyniosło to pożądanych efektów. Katem naszej ekipy okazał się fenomenalny Paolo Rossi, którego 2 bramki zapewniły Italii zwycięstwo 2-0. Po spotkaniu jego koszulkę zdobył Paweł Janas. Gdy rok później wyjechał do Auxerre, spotkał w klubie chłopaka marzącego o trykocie włoskiej gwiazdy. Janas z bólem serca przekazał mu swoją zdobycz z półfinału. Tym chłopakiem był Eric Cantona. Znakomity przebieg miało drugie spotkanie półfinałowe, rozegrane między RFN a Francją. Zostało jednak przyćmione przez starcie Battistona i Schumachera. Niemiecki bramkarz wyszedł poza pole karne do piłki, do której nie miał prawa dojść i na pełnym biegu z impetem wszedł biodrem w twarz swojego rywala. Francuz przez kilka minut nie dawał oznak życia. Jego koledzy obawiali się najgorszego, że nie żyje. Schumacher tuż po spotkaniu nie wyraził ani odrobiny skruchy, mówiąc w rozmowie z przedstawicielami prasy i telewizji.
Jeśli stracił zęby, to zapłacę za koronki. Finalnie Batiston stracił 3 zęby, miał wstrząs mózgu, złamaną szczękę i uszkodzone kręgi szyjne. Co szokujące, niemiecki bramkarz nie otrzymał za swoje przewinienie żadnej kary. Regulaminowe 90 minut przyniosło remis 1-1. Po 10 minutach dogrywki Francuzi prowadzili 3-1. Niemcy zdołali jednak doprowadzić do remisu 3-3. W serii rzutów karnych, pierwszej w historii mundialowych rozgrywek, Sis i Bosis zostali zastopowani przez Schumachera. Tym samym golkiper poprowadził swoją drużynę do wielkiego finału, choć nie powinno być go w tym momencie na boisku. Zachowanie wrogo nastawionej do siebie publiki skomentował słowami: najlepiej gram wtedy, kiedy wszyscy dookoła mnie nienawidzą. Batistona przeprosił dopiero rok później. We Francji stał się wrogiem publicznym. Niektórzy domniemywali nawet, że jest SS-manem. Na wielu stadionach w całej Europie, nawet w samych Niemczech, pamiętano jego przewinienie. Często witano go salwą gwizdów, która powtarzała się przy jego każdym kontakcie z piłką. Nie ma co się dziwić, że po takim półfinale Francuzi przystąpili do starcia o trzecie miejsce wyraźnie podłamani. Piechniczek desygnował do gry Szarmacha, komunikując jednocześnie przed spotkaniem, że dla napastnika Auxerre będzie to ostatni występ w reprezentacji. Nasz znakomity snajper w 40 minucie odpowiedział na gola Girarda, doprowadzając do remisu 1-1. Nie wykazywał większej euforii. W jego głowie buzowała sportowa złość na Piechniczka. Wszyscy widzieli, jak się cieszyłem po zdobyciu bramki. Strzeliłem, bo zależało mi na zwycięstwie. Pod koniec pierwszej połowy na 2-1 trafił Majewski. W szatni Waldemar Matysik, jeden z najbardziej eksploatowanych polskich zawodników, ogłosił, że nie nadaje się do gry i prosi o zmianę. Inni piłkarze zaczęli protestować, mając pretensje do swojego kolegi. Jego niedyspozycja nie była jednak żartem czy kaprysem. Zawodnik doznał silnego odwodnienia i miał wyraźne niedobory elektrolitów, witamin i minerałów. Po mundialu dochodził do siebie przez ponad 2 lata, lecząc się m.in. neurologicznie i psychiatrycznie. W meczu z Francją zastąpił go Roman Wójcicki. Pierwsza minuta drugiej odsłony przyniosła biało-czerwonym gola Kupcewicza. Przeciwników stać było jedynie na kontaktowe trafienie Kuriola. Dzięki zwycięstwu 3-2 Polska po raz drugi została trzecią drużyną świata. Koniec, proszę Państwa, koniec! 82 pod wodzą Antoniego Piechniczka, biało-czerwoni, trzecią drużyną świata na zakończenie tego ciężkiego, trudnego turnieju Espania 82. W trakcie ceremonii medalowej doszło do lekkiego zgrzytu. Medale naszym zawodnikom miał wręczyć prezes PZPN Włodzimierz Reczek. Podczas spacerów po słonecznej Hiszpanii doznał jednak poparzeń stóp, przez co na małym finale zjawił się w klapkach. Nie chciał w takim uniformie pokazywać się na murawie, zatem João Avelange złożył paterę z medalami na ręce Żmudy, a ten rozdał je swoim kolegom. Mecz o złoto padł łupem Włochów, którzy pewnie pokonali RFN 3-1. Jedną z bramek zdobył Rossi, czym przypieczętował koronę króla strzelców. Legendarny napastnik trafił w sumie 6-krotnie. Piłkarze z Półwyspu Apenińskiego idealnie zobrazowali zasadę, że mężczyznę poznaje się nie po tym jak zaczyna, ale po tym jak kończy. Po pierwszej rundzie byli bardzo krytykowani, bo przeszli ją bez zwycięstwa, zaliczając 3 remisy z Polską, Peru i Kamerunem. Rozpędzali się z meczu na mecz, wygrywając później grupę śmierci z Argentyną i Brazylią, a następnie odprawiając z kwitkiem Polaków i Niemców. Kilka dni po wielkim finale cały świat obiegło zdjęcie, które niewątpliwie zalicza się do jednego z najlepszych w historii mundiali. Na pokładzie włoskiego samolotu w karty grali Dino Zoff, Franco Causio, trener Enzo Bercot i prezydent Włoch Sandro Pertini. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że na stole stał zdobyty kilkanaście godzin wcześniej Puchar Świata. Spójrzcie sami.
całość wygląda fantastycznie. Tak jakby piłkarskie trofeum było stawką karcianej rozgrywki. Polacy również mieli swój epizod związany z samolotem. Tuż po wzbiciu się w powietrze pilot zawrócił na lotnisko, bo z powodu usterki nie schowały się koła w maszynie. Nasza kadra musiała oczekiwać przez kilka godzin na samolot zastępczy, wprawiając się w tym czasie w dobry humor przy rozmaitych trunkach. Na Okęciu, pomimo późnych godzin nocnych, witała ich rzesza kibiców śpiewających 4 lata, już na 4 lata, o!